Jak również wspominałem. Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. W mojej poprzedniej pogadance wspominałem co nieco o tym, jak niektórzy kulturyści, właściwie spora ilość ich, reklamuje różnego rodzaju odżywki oraz suplementy, mimo brania sterydów oraz nieprzyznawania się do tego. Jak również wspominałem, robią to oczywiście dla pieniędzy. Bardzo duża ilość atletów, sportowców, kulturystów reklamuje różnego rodzaju odżywki, suplementy, proszki z aminokwasami oraz sprzęt. I większość z ich dochodów właśnie przychodzi z tych reklam. Dana firma, która sprzedaje suplementy, chce jak najbardziej, ażeby sylwetka danego sportowca kojarzyła się potencjalnemu klientowi właśnie z ich produktem. Oczywiste jest to, że dany kulturysta czy sportowiec nie wspomni nawet o tym, że bierze sterydy, bo zazwyczaj będzie to liczyło się ze złamaniem kontraktu z daną firmą oraz przy stopowaniu przychodu. Wielu z nas zna pojęcie indeksu BMI. Jest to stosunek naszej wagi do wzrostu i pomaga nam mniej więcej ustalić, czy ktoś ma nadwagę, czy niedowagę, czy jest po prostu otyły. W kulturystyce jednak, w sportach siłowych, nie zawsze on dobrze odzwierciedla czyjąś tężyznę fizyczną. Tutaj stosuje się inny wskaźnik, czyli indeks suchej masy mięśniowej, w skrócie FFMI, czyli Fat Free Mass Index. Badania na atletach w erze przedsterydowej oraz na misterach Olimpia z lat 1939-1959, wśród których niektórzy z nich przyznali się do stosowania sterydów, wykazały, że maksymalnym wynikiem FFMI dla osób naturalnych i naturalnie ćwiczących, dla których dieta jest idealna, których trening jest perfekcyjny i którzy mają idealne podłoże genetyczne, to wynik 25 punktów. Niektórych z Was pewnie do obejrzenia tego filmu przyciągnął jego tytuł. Sprawdźcie więc, jak indeks FFMI ma się do Phila Heatha, czyli obecnego Mr. Olympia. No więc tak, jeżeli chcemy obliczyć indeks suchej masy mięśniowej, to możemy wejść sobie na jakikolwiek kalkulator FFMI w internecie. Ja skorzystam tutaj ze strony Natural Physics. Aczkolwiek możecie po prostu wejść na jakikolwiek inny kalkulator po wpisaniu w Google FFMI kalkulator. Wyświetli się tego całe mnóstwo. Jak już wspomniałem wcześniej, do obliczenia indeksu suchej masy mięśniowej będzie nam potrzebna wartość tkanki tłuszczowej danej osoby. Co bardzo ciekawe, bardzo ciężko było mi znaleźć właśnie tą wartość dla Phila Heatha, obecnego mistera Olympia. Na każdej stronie podaje się jego wzrost, jego wagę poza sezonem oraz jego wagę w sezonie. Na jego oficjalnej stronie znalazłem wzmiankę o 6% ilości tłuszczu. Teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, ktokolwiek biorący udział w zawodach kulturystyki nie może mieć więcej niż 4-6% tkanki tłuszczowej, dlatego że po prostu nawet nie przejdzie kwalifikacji. Będziemy więc bardzo szczodrzy i założymy po prostu, że Phil Heath, biorąc udział w zawodach Mr. Olympia, posiada 6% tkanki tłuszczowej. Więc wrzućmy jego statystyki do kalkulatora FFMI. Phil Heath w sezonie waży 240 funtów. Czyli jest to taka waga jego podczas występowania na zawodach. Czyli wpisujemy wagę 240 funtów do kalkulatora. 6% tkankę tłuszczową, która jest właściwie maksimum dla kogokolwiek, kto chce brać udział w Mister Olympia, oraz jego wzrost, czyli 5 stóp i 9 cali.
klikamy na Calculate i otrzymujemy FFMI o wartości 33,5. Jest to niezbity dowód na to, że Phil Heath bierze masę sterydów. Jak już wspomniałem wcześniej, maksymalną osiągalną wartością dla kulturysty czy ktokolwiek, kto naprawdę poważnie ćwiczy oraz robi to z perfekcyjną dietą, perfekcyjnymi genami i robi perfekcyjne treningi, to 25 punktów. Nie jest możliwe, aby naturalnie przekroczyć ten wynik. Możecie takie obliczenia zrobić dla kogokolwiek. Zróbmy na przykład dla mnie. Obecnie waży około 186 funtów. Mam dosyć sporą tkankę tłuszczową na poziomie 12-13%. Dajmy mniej, żeby nie było. Oraz mój wzrost to około 6 stóp i 1 cal, właściwie bliżej 2 cali, no ale niech będzie. Obliczamy i moje FFMI to 21,7. Typowy mężczyzna ma FFMI na poziomie 19-20 punktów. 21-22 to już masa mięśniowa ponad przeciętną. 23-24 to ktoś, kto naprawdę od wielu lat regularnie ćwiczy, nie upuszcza swoich treningów, tak jak ja, i na poważnie podchodzi do budowania masy mięśniowej. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, w jaki sposób i z jaką pomocą obliczyć, sprawdzić po prostu w prosty sposób, kto bierze sterydy, a kto nie. Teraz pytanie nasuwa się takie. Co z modelami fitness, z ludźmi, którzy ćwiczą, którzy wyglądają niesamowicie, wyglądają jak ozdobieni w Photoshopie i których sylwetek każdego dnia zazdrościmy? Można by powiedzieć, że ludzie biorący udział w konkursach Men's Physique, czyli takich, w których bardziej ważny jest kształt ciała oraz jego proporcje, aniżeli ich wielkość, będą naturalni. Słuchajcie, FFMI, czyli Fat Free Mass Index, ten indeks suchej masy mięśniowej, o której mówiliśmy na początku, jest tylko jednym czynnikiem wskazującym na spożycie lub wstrzykiwanie sterydów. Jest dużo innych czynników, o które warto zapytać, które warto sprawdzić, zanim będziemy starać się dążyć do czyjejś sylwetki i będziemy starać się to robić naturalnie. Jedną z podstawowych indykacji tego, że ktoś bierze sterydy, są mięśnie naramienne, które wyglądają jak kula do kręgli. Również owłosienie właśnie w tych miejscach, na miejscach barków, które jest bardzo, bardzo nienaturalne dla osób, zwłaszcza w młodym wieku, oraz takich, które nie posiadają tego owłosienia nigdzie indziej. Ginekomastia, czyli tworzenie się tkanki piersiowej dookoła sutków. Bardzo dużo kulturystów po prostu ją sobie usuwa chirurgicznie. Można by tu chociaż wspomnieć wielkiego Ulyssesa, który cały czas uparcie twierdzi, że jest naturalny, a na jednym z zawodów właśnie miał czystą ginekomastię. Uwydatniona szczęka, która zaczyna być kwadratowa, obniżający się głos oraz najlepszym sposobem na sprawdzenie tego, czy ktoś bierze sterydy, czy nie, ale czego nie można zazwyczaj przeprowadzić, jest sprawdzenie wielkości jąder. W momencie brania sterydów, czyli zastępczych hormonów, nasze ciało przestaje same je produkować. Czyli jeżeli bierzemy testosteron, nasze ciało już tego testosteronu naturalnie produkować nie musi. Co za tym idzie? Jądra będą maleć. Słuchajcie, to, że penis maleje podczas brania sterydów, jest absolutną bujdą i mitem. Maleją jądra, dlatego że już nie muszą wytwarzać testosteronu. Penis zazwyczaj może być nawet większy podczas brania sterydów, dlatego że anaboliki zwiększają również przepływ krwi. Co za tym idzie, zwiększają szybkość regeneracji masy mięśniowej. Kolejnym czynnikiem jest to, gdy widzimy na przykład modela fitness, który utrzymuje niską masę tłuszczową przez cały rok. Zdrowa masa tłuszczowa dla mężczyzn to od 7 do 15, nawet 20%. Posiadanie masy tłuszczowej, procentu masy tłuszczowej od 4 do 6% przez cały rok jest nieosiągalne naturalnie, więc należy się po prostu wspomagać w jakiś sposób.
Tym bardziej, jeśli dana osoba prowadzi zabawowy tryb życia, pije, je produkty bogate w tłuszcz, zwłaszcza produkty zwierzęce i ogólnie rzecz biorąc nie dba o swoją dietę, a mimo to nadal utrzymuje niski procent masy tłuszczowej. Żeby utrzymać niski procent masy tłuszczowej poniżej tego zdrowego i normalnego poziomu, należy być na deficycie kalorycznym. Osoby na deficycie kalorycznym nie będą w stanie budować masy mięśniowej, a wręcz przeciwnie, będą ją cały czas tracić. Słuchajcie, analogia rzuca się prosto nam w oczy. Nie można być na deficycie kalorycznym i budować masy mięśniowej i jeszcze cały czas wyglądać bardzo dobrze. Jeśli dana osoba przez cały rok wygląda jak wyjęta z Photoshopa, to znaczy, że coś jest nie tak, że wspomaga się farmaceutykami, zaburzając swoją równowagę hormonalną oraz tryb funkcjonowania organizmu. Wiadomo, będzie wyglądać idealnie, będzie wyglądać super, będzie wyglądać jak przysłowiowy koks, tudzież właśnie model fitness z okładki, lecz niestety zaburza to również jej równowagę hormonalną. Słuchajcie, nie da się mieć sześciopaka przez cały rok, chyba że ktoś jest bardzo chudy, ale wówczas nie będzie miał wielkich barków, nie będzie miał wielkich bicepsów, będzie po prostu chudy, szczupły i naturalnie będzie miał sześciopak na brzuchu. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam trochę jaśniej podejść do całego przemysłu fitness i z trochę większym dystansem podejść do tego, co wciskają Wam modele fitness oraz kulturyści i sportowcy. Pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci, a tym bardziej w erze takiej, jakiej mamy, gdzie wszystko jest możliwe, żeby poprawić za pomocą efektów wizualnych, żeby poprawić za pomocą farmaceutyków. Starajcie się patrzeć na wszystko z przymrużeniem oka. Nie będziecie po 2 latach treningów wyglądali jak Phil Heath, Ronnie Coleman czy jakikolwiek inny kulturysta. Nie będziecie wyglądali tak nawet po 5 latach, czy 10, czy 20 latach treningu. Jest to niemożliwe do osiągnięcia naturalnie. Nie będziecie wyglądali jak Matt Ogus, Jeff Sight, czy którykolwiek z innych waszych idoli młodego pokolenia, że tak powiem, bez zastosowania specjalnych specyfików. Zaakceptujcie to, jakimi jesteście. Jeżeli chcecie brać sterydy, zasięgnijcie informacji u źródeł, zasięgnijcie informacji u lekarza i postarajcie się je zdobyć na receptę, a nie nielegalnie, bo nie będziecie wiedzieli, co w nich jest. Nikt nie będzie miał Wam za złe, jeżeli będziecie brali sterydy. Ale moje skromne zdanie jest takie, jeżeli nie chcecie brać udziału w zawodach, jeżeli nie chcecie, aby sport kulturystyki czy bycia modelem fitness był Waszym pomysłem na życie, nie róbcie tego. Po prostu się to nie opłaca. Nie warto marnować swojego zdrowia dla czegoś, co będzie tylko przelotnym wyglądem na kilka lat. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Poproszę o łapkę w górę, poproszę o subskrypcję mojego kanału oraz kliknięcie w dzwoneczek o notyfikacjach. Do zobaczenia.